Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza, Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust jego. A wszyscy dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. Słowo Boże jest nośnikiem jego łaski. Każdy, kto słucha Słowa Bożego, napełnia się łaską Bożą. Słowo Boga kształtuje nas, wychowuje ku pełnej doskonałości synów Bożych. Czasami karci, ale i często podnosi na duchu, dodaje siły, pozwala czynić wielkie rzeczy. Jezus naucza zupełnie inaczej niż ktokolwiek inny przed nim lub po nim. Jego nauka ma ogromną moc przemiany ludzkich serc. Można pozostać jednak na powierzchni, podziwiając retorski kunszt Jezusa, ale wejście w głąb słowa, tak jak czyniła to Maryja, matka Zbawiciela, pozwala zobaczyć, jak wielkie owoce przynosi słowo Boże w życiu słuchacza. Z dalszej lektury Ewangelii według Świętego Łukasza dowiadujemy się, że jednak tamci mieszkańcy Nazaretu nie przyjęli Jezusa. Mimo to pewnego rodzaju niepokój musiał w nich pozostać. Kim On jest, że takie rzeczy dzieją się przez Jego słowa? Dziś pochylając się nad tym fragmentem dobrej nowiny, także i my pomyślmy, czy Słowo Boże nas jeszcze zachwyca? Czy słuchamy nauczania Jezusa z zainteresowaniem, ciągle na nowo odkrywając jego głębie? A może Słowo Boże nam już spowszedniało? Słuchaliśmy go już tyle razy. Czy może być w nim coś nowego? Nasz stosunek do Biblii jest papierkiem lakmusowym wskazującym nasz stosunek do Boga. Słusznie mówi święty Hieronim, że Biblia jest narzędziem, poprzez które Bóg każdego dnia do nas przemawia, oraz że nieznajomość Pisma Świętego jest w rzeczywistości nieznajomością samego Boga. Prawdziwej relacji nie buduje się przecież na własnych fantazjach czy wyobrażeniach na temat drugiej osoby, ale wyłącznie poprzez przebywanie i rozmowę z drugą osobą. Budujmy zatem relacje z Bogiem poprzez częstą i głęboką lekturę biblijną, abyśmy, poznając Boga coraz lepiej, coraz bardziej mogli go również miłować.